Gdy za dużo murarzy, dom staje się krzywy. Ten, co nie wierzy w bogów, wierzy w Boga Gromu. Ten, co nie wierzy w lekarstwa, wierzy w środek na przeczyszczenie. Podstawą państwa jest lud, a żywność jest dla ludu jak niebo. Jedna noc rozmowy z mędrcem starczy na 10 lat studiów. Jeden obraz wart więcej niż 1000 słów. Lepiej być jeden dzień żywym człowiekiem niż 1000 dni upiorem. Kto twoje złe postępki życzliwie gani, czyni jak ten, kto błądzącemu dobrą drogę wskazuje. Przypadkowe wykroczenie jest błędem, świadome jest winą. Wystarczy kobiecie 3 razy powiedzieć, że jest ładna, aby za pierwszym razem podziękowała, uwierzyła za drugim, a wynagrodziła za 3. Po upływie 5 pokoleń ginie zarówno dobra, jak i zła sława. Nadmiar grzeczności nikogo nie obrazi. 100 dzikich kaczek podrywa się nie dlatego, że jedna zakwakała, lecz dlatego, że się poderwała. Związanego łatwo bić. Wiedza to skarb, który zawsze podąża za tym, kto go posiada. Długo szuka się przyjaciela, szybko się go traci. Po winie cnota ginie. 3 razy pomyśl, zanim coś zrobisz, a nie będziesz żałował swych czynów. Nie bij człowieka w bolesną ranę, w kłótni nie dotykaj spraw drażliwych. Nie osiągniesz umiejętności bez ćwiczeń. Gdzie kobiety są czczone, tam radują się bogowie. Tam, gdzie nie są czczone, wszystkie praktyki religijne pozostają bez skutku. Pewien mąż tak kochał swoją jednooką żonę, że sądził, iż wszystkie inne kobiety mają jedno oko za dużo. Trudności od prawdy nie oddzielisz nożem. Starosta się zmienia, ale pisarze zostają. Co z lemiesza, który nie wzrusza ziemi, co z paliwa, które tłamsi ogień? Jeżeli zbłądzisz, nie oskarżaj o to nieba, jeżeli się potkniesz, nie oskarżaj o to ziemi. Ślepemu wróblowi Pan Bóg nie pozwoli umrzeć z głodu. Góra taj nie odrzuca najmniejszego pyłku i dlatego jest taka wysoka. Mądremu wystarczy napomknąć, a głupiego nawet biciem się nie nauczy. Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, a niebezpieczną myśleć, a nie uczyć się niczego. Czas kosztuje złoto, ale i za złoto czasu nie kupisz. Kto raz wsiadł na tygrysa, nie może już z niego zsiąść. Język jest bronią kobiet, nigdy nie pozwalają jej zardzewieć. Po jednym spotkaniu łatwo się zaprzyjaźnić, ale razem mieszkając łatwo się pokłócić. By nie móc nawet spojrzeć na wódkę, trzeba spojrzeć na pijaka. Nerwy jak psa trzeba trzymać na smyczy, bo mogą rozszarpać człowieka. Kop studnie, zanim będziesz miał pragnienie. Bijąc psa, obrażasz jego pana. Nie zawija się ognia w papier. Mały błąd może być przyczyną wielkiego smutku. Kto nie karmi psa, karmi złodzieja. Oddychanie jest panem siły. Jeżeli nie przyznajesz się do błędu, to popełniasz błąd drugi. Jeśli się nikogo o nic nie prosi, wszyscy wydają się uczynni. Los pięknych kobiet jest nieszczęśliwy. Wybitni mężczyźni rzadko bywają urodziwi. Dobre przypadki zdarzają się zwykle tym,
którzy mają wiele optymizmu. Prawo jest jak płot. Tygrys przeskoczy, szczur się prześlizgnie, a bydło stoi. Ryż musi mieć nogi w wodzie, a głowę w ogniu. Nie dodając oliwy, nie podkręcaj knota. Jeżeli strzelec spudłuje, niechaj tylko w sobie samym szuka przyczyny swego niepowodzenia. Psy odkrywają zające w trawie. Wino odkrywa myśli w sercach. Spiesz się z wykonaniem rzeczy mniej pilnych, by spokojnie zabrać się do najpilniejszych. Grzech zatruwa rozkosz, namiętność ją niszczy, umiarkowanie zaostrza, niewinność oczyszcza, czułość podwaja. Ptak wybiera drzewo, na którym siądzie, ale drzewo nie wybiera ptaka. Im głębsza noc, tym bliżej świtu. Zanim się pojawi cesarz, już są dworacy. Gdy wilkołak zamienia się w człowieka, ogon zawsze mu pozostaje. Nie przychodzić do świątyni bez celu. Maksymi mędrców i świętych szanują bogowie, a demony są im posłuszne. Język kobiety jest krótki, ale rani mężczyznę bardzo głęboko. We fragmentach prawdy mało, albo nie ma prawdy wcale. Wróbel jest małym ptaszkiem, ale ma wątrobę i żółć. Po trzech czarkach można pojąć ład rządzący światem, a upicie się rozwiąże tysiąc zmartwień. Każdy człowiek ma przed swymi drzwiami kawałek nieba. Co roku trzeba się zabezpieczać przeciw klęsce głodu, a złodziei strzec się trzeba co dzień. Nigdy nie trzeba mieć tyle rozumu, jak wtedy, gdy się ma do czynienia z głupcem. Zanim zaczniesz poprawiać świat, przejdź się trzy razy przez swój własny dom. Bogatemu diabli na żar nachmielą. Gdzie urzędnik bije lud, ojciec syna, a mąż żonek tam nie ma wstydu. Silny duch, lecz wątłe ciało. Pożądanie jest marnością i marność jest pożądaniem. Nie ma większej goryczy od goryczy rozstania się z drogimi. Nie trzeba szukać eliksiru nieśmiertelności. Genialni ludzie i tak są nieśmiertelni. Nie możesz zabronić ptakom smutku krążyć nad twoją głową, ale możesz nie dopuścić do tego, by uwiły gniazdo w twoich włosach. Jeśli nie słuchasz rodziców, czyż nie będą daremne twoje dobre uczynki? Ryba nie powinna opuszczać swych głębin, a polityk nie powinien pokazywać źródeł swych zasobów. Każda droga prowadzi do Pekinu. Drogocenne szable daje się bohaterom, a noże cnotliwym niewiastom. Najwyższa nawet wieża zaczyna się na ziemi. Kto ma piękniejszą żonę, zamek na granicy, winnicę przy drodze, ten nigdy wojny nie skończy. Lenistwo rodzi bezsilność. Jeśli człowiek sam się nie pilnuje, to niebo i ziemia zniszczą go. Zbytnia skrupulatność jest sprzeczna z rozsądkiem. Najwięcej czasu ma człowiek, który niczego na później nie odkłada. Mord może być wybaczony, niegrzeczność nigdy. Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni. Mądry człowiek nie chce przewyższać cesarza, a rozsądny nie chce wywyższać się nad kanclerza. I ogień, i woda są nieczułe na ludzkie cierpienia. Pijanemu niebo i ziemia zdają się olbrzymie, na dnie dzbana dni i miesiące wydają się długie. Kto się nie zląkł fali wielkiej rzeki,
Niech się nie obawia spokojnych wód kanału. Językiem można zmiażdżyć człowieka. Piękna kobieta należy do świata, brzydka tylko do ciebie. Jeśli podobała ci się ta dawka medytacyjnej mądrości, nie omieszkaj dać znać w komentarzu. Zapoznaj się też z pozostałymi filmami z serii. A jeśli szukasz mądrości z Dalekiego Wschodu w formie książki lub audiobooka, zajrzyj do linków w opisie filmu i wesprzyj nasz kanał, kupując je za ich pośrednictwem. Natomiast jeśli masz propozycje na kolejne odcinki lub zmiany na kanale, również napisz. Chętnie spełnimy wasze prośby. Do usłyszenia.